Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku mamy luz. Zobaczcie, niestety poprzedni odcinek został usunięty przez YouTube, więc nie zobaczycie go. A działy się tam fajne rzeczy. No nie no, może nie działy się tam jakieś fajne rzeczy. Teraz wyciszę całkowicie muzykę, także mam nadzieję, że nie zwanuję tego filmiku. To jest taka opcja, że będziecie. Możecie sobie włączyć muzykę podczas streamowania. Ja to zrobiłem i nadal miałem tę piosenkę. Także od dzisiaj muzyka idzie całą minutkę i się włącza. Zwrócone za to bana, to ja już nie wiem, jak to się dzieje. Słuchajcie, nadal mamy menedżera. Słuchajcie, napiszcie mi, czy chcecie nadal tą serię, bo ostatnio mało się tych wyście trochę zbierało. No dziękuję za to, że jesteście tak aktywni. No kurde, mój kanał nagle rośnie, jeżeli faktycznie będziecie kiedyś te 1000. Słuchajcie, ja mam 17 lat, także no kurde, poprzednio miałem rodzinę, jak ktoś to możecie złożyć mi życzenia. Ale słuchajcie, no, został rok, gdzie będę jeszcze nagrywał na YouTube, chociaż pewnie go przedłużę, bo i tak w sumie będę chodził do szkoły tak, że pewnie do 20 roku życia będę nagrywał na spokojnie. Jeżeli mi faktycznie wiecie 1000 subów i jeszcze 4000 godzin, to ja na YouTube zostanę chyba cały czas. I może zajmę sobie w jakiś komputer. Naprawdę wtedy będzie tyle możliwości, że naprawdę coś takiego można zrobić i obiecuję wam, że na pewno coś takiego zrobić, że będzie taka aktywność, bo naprawdę, no suby ostatnio też dużo było. Nie wiem, tydzień temu może było 210, nawet 200, także wam serdecznie to dziękuję. Długo zrobimy znowu ten special, co był fajny, 3 dni pod rząd był film w jednym dniu. Także no, bo wiecie, special ciężko wymyśleć, a poprzedni special był taki sek chyba był, mam nawet tak jeden, 3 dni w jednym dniu, to mogę max tylko wymyśleć, a jeżeli wbiję 1000, no to będę może więcej możliwości faktycznie. No muszę powiedzieć na jakimś jeszcze fajnym specjalnym, może na 300 subów, jeżeli tak będziecie wbijać te suby i będziecie mi będziecie tak ruszać, tam, będziecie tak tyle bijać wyświetleń, że jak mi faktycznie wyjdzie 1000 subów, no będę mega wdzięczny, jest to pewnie na duży na YouTubie. Jeszcze 4000, wtedy będę mógł zarabiać i będę mógł więcej mieć możliwości, także no kurde, jeszcze może jak będzie szybszy internet, no to live'iki, to już widzę, że będzie na 100%, to już na 100% będzie. Także no kurde, no możemy, no niedługo dojdziemy. Ale jeszcze daleko nam zostało do takiego czegoś. No słuchajcie, nadal mamy dzisiaj właśnie, nadal mamy widzowie. W ogóle teraz zobaczyłem, że nie ma robię treningów i dlatego przegrywam. Patrzcie, teraz to nie zrobię tego treningu. Nara. Także mam was, sobie dzisiaj treningi. Zobaczcie, tak, tutaj mamy same wypoczynki. Tu zrobimy regenerację może. Myślę, że tutaj. I tu regenerację i odpoczynek. No i tak, to tak będzie wyglądało. Zobaczcie, no. Zobaczymy, czy nie nadal widzicie, czy chcecie tą serię, bo ta FIFA troszeczkę taka sejusz na moim kanale jest, także możecie też pytać, czy gęsty, czy nadal tą karierę menedżera nagrywać, albo, no wiecie, no, albo coś innego, na przykład tą karierę zawodnika. Zobaczymy, nadal się na niej robimy przerwę, idziemy na karierę menedżera. To jest fajny tryb, mimo wszystko. A zobaczcie, jesteśmy na czwartym miejscu w lidze, no zobaczcie, kurde, jest trochę przypiks. Pomijmy ten mecz. Ja w ostatnim odcinku sprowadziłem juniora, który z nim było zadanie, no i dzięki temu wzrosło im ten. Jest tak, że mnie nie wyrzucą w tym sezonie już na 100%. No powiem, teraz mogę pominąć i raczej się tak nic nie powinno stać. Szybka symulacja, widzowie. I czy wygramy? Ach, pierdziele, no nie, wierzę, no. Kurde, 3 na 2 strzały tylko przez cały mecz. Położył święte, no, obronne widzę postawili w tym meczu. No cóż, czasami będę pomijał, żadnych tu może nie będziemy grać rzeczywiście, bo to nie o to też chodzi. Nie o to też w ogóle chodzi, widzowie. Tylko chodzi też o taką fajną grę. W sensie, nadal mamy automatyczny awans, będziemy grać niestety w playoffach. No niestety drugie miejsce nie będziemy mieli. No słuchajcie, wygrałem taką ciężką ligę, że tutaj widzowie, nie wiem, czy my tutaj coś wygramy. Premier League będzie ciężko totalnie w pizdlu grać. Musimy zrobić tak, żeby nie spaść do tej ligi najniższej znowu, nie? W Premier League musimy się ciągle utrzymywać albo wygrać coś. No z Liverpoolem jakbyśmy wygrali, tam dobrze mecz zagnaliśmy, uwierzcie mi. Tam było z 3, dużo mieliśmy strzałów, obron. Tam był naprawdę mecz wyrównany, ale okazał się niestety lepsi, także no. Znaczy to sobie trening, jeżeli wygram, no to myślę, że będzie git. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy wygramy. No i to nie tylko w Premier League po tym sezonie, tylko musimy wygrać bezpośrednio awans, czyli musimy wygrać play-offy przede wszystkim. No tam to będzie duża rola, widzowie, no. W tym odcinku raczej tego się nie wydarzy, choć junior zrywa kontrakt. No i mnie to nie obchodzi, widzowie. Mnie to nie obchodzi, że tam junior zrywa kontrakt. No mecz, teraz ten mecz pominę i zobaczymy, co się wydarzy. O, mamy coś nowego, znowu mamy całą drużynę, co tam piszą? O, bo ten gościu, Benjamin. Rozważę twoją prośbę. No nie da mu nic wyższej szansy i co, no kurde, nie oszukujmy też się, widzowie. Gdybyście widzieli, jaki mam budżet, to no wiecie, 21 milionów. Także no, lecimy. Lecimy dalej.
Dobra. Szybka symulacja. Powinienem ten mecz raczej wygrać. I proszę, proszę, proszę. Przegraliśmy. No, sobie, nie, no, to jest jakiś hit totalny. Widzowie. Widzę, to jest nagrałem, widzę, ten film nagrałem już 4:28 i znowu ktoś mi się tutaj nie wchodzi do pewnego pokoju. Dlatego nagrywam zawsze w nocy, a nie w dzień. Dobra, może nie też tak źle widzę na tym odcinku. Dobra. Nie należy do tych, bo nie alfa decyzja oczywiście. Kurde, chłopak już będzie wylał i by wygrał ten mecz. No dobra. Lecimy dalej. No, ten mecz może bym... Oni znowu mamy sfrustrowanie. Ja pierdzielę. Przez dwa mecze przegraliśmy, nadal mamy sfrustrowanie. No nie, coś tam źle chyba. Tabela. Piąte miejsce, my spadniemy zaraz. 14 przegranych, gdzie mamy? Ja pierdolę. Kurwa, tu gdzie jest Fabela w tym? Ale myśmy spadli niżej, widzowie. No nie walczymy już o drugie miejsce. No zobaczcie, no, zbyt szans. Hmm. 24 osoby, ja pierdzielę. Bristol City tam mało wygrało meczu. 12 meczów wygrali. Pomijmy ten mecz, może wygramy. Jeżeli nie wygramy, no to oczywiście pomyślimy jeszcze nad tym drugą rzeczą. Pomiędzy jak gramy. Ten mecz pomijam, jak przegram, to się wkurwię na maksa. Mam to w dupie. Wygraj, wygraj to gościu, wygraj, please. Wygraliśmy wreszcie. Wiecie, ja też chcę w ten sposób urządzać te wszystkie mecze, powiecie. Nie chcę tam ciągle widzę tych meczy dawać, wygrywać, nie? Tylko czasami chcę pomijać te mecze, nie? Bo o to też chodzi, nie? Kurde, straciłem tyle szans. Nie, czy w Premier League poradzimy sobie, nie? A zobacz, jaki udowodnił, że na ciebie stawiać mu damy. On jest rotacyjny, kluczowy. Zajmie się tym. Kurde, no zobaczcie, no widzowie, ja mam taki skład, że ja nie poradzę sobie w Premier League. Ja potrzebuję kogoś, który miałby 80 overalla. A mam dobry skład, no nie mam nikogo najniższego. 80, 68. No skład jest taki, który możemy nim przegrać, no ale no musimy lepiej skład urządzić, czyli musimy postawić na zawodników i musimy zrobić transfery. Ale jakie transfery? Oczywiście widzowie, wolnych zawodników. Tym się na pewno zajmiemy niedługo. Możliwe, że w kolejnym odcinku zajmiemy się tym i będziemy szukać zawodników, przy tym takich, którzy mają taki... No po 75 overalla byłoby git chyba zgarnąć takiego zawodnika, nie? I go rozwinąć. Taki najmłodszy piłkarz, widzowie, nie? Także no zobaczymy. Lecimy dalej, widzowie. Tu mam same odpoczynki, ja muszę tutaj dać ten plan tygodnia muszę zmienić, bo ja mam taki plan tygodnia, widzowie. Ja mam tylko wypoczynki, ja muszę dać teraz trening okresowy. Przed meczem dałbym może trening, po meczu dzień regeneracji i plan tygodnia tylko o wypoczynek może, albo tylko okresowy trening. No, okresowy trening nie może być, no słuchajcie, żeby się wymęczyli nasi zawodnicy. Kurde, musimy dać tylko wypoczynki, bo to masakra będzie. Tak musimy dać. Ja bym dał gdzieś w tych miejscach. No może, nie, to nie ma sensu, widzę. Tylko wypoczynek. I tu gdzieś zrobię trening, widzowie. Ustaw trening. Dzień regeneracji. Przez 2 dni mamy dzień regeneracji. O, taki plan zrobimy na najbliższy mecz, taki, że wiecie, on to też chodzi, żeby też tutaj się nie wymęczali, widzowie. Trening musimy tam zrobić oczywiście. 2 treningi powinny wystarczyć, żebyśmy wygrali, widzowie. Nie, że mnie wypierdzielam oczywiście, nie? No, to też chodzi, że mnie wypierdzili, nie? Jak mnie wypierdzielą, to siurę, wiesz, że nagram nowej, stworzę własną karierę zawodnika, gdzie będę prywatnie grał, wtedy będzie mi łatwiej grać, wtedy będę mógł grać, a nie wiecie. On też tak zrobi. Jeżeli ten faktycznie przegra, no to kurde, no zobaczymy. Mamy dzień regeneracji i przed meczem, nie wiem czy przed meczem dawać ten trening, może przed meczem będzie dzień wypoczynku, widzowie. Ja nie wiem jak to zrobić ten plan, ja mam dobry plan, widzowie. Kondycję mają nawet dobrą, no zobaczcie, przed meczem musi być ten dzień wypoczynku faktycznie, pomimo męczą się, nie wiem, nie możemy takiego treningu robić, widzowie, jednak.
Ten trening jest trochę zdupiały. Pomijmy, na ten mecz zagramy. Pogramy sobie na ligi, widzę, nie? No, 3-1, no dobra. Jak przegramy, to zagramy, wiecie jak. Właśnie, o, dobrze taktyki. Znowu wracamy do gry. Na dopiero marzec, sprawdzi kwiecie. Następnym sezonie pewnie będzie już końcówka sezonu. Więc dwa odcinki. I za trzy odcinki pewnie byśmy grali baraże widzowie już mniej więcej. Chociaż no nie wiem, kurwa, zobaczcie. Zobaczcie jak to wygląda. A to jest maj już! To już w następnym odcinku. To w następnym odcinku będziemy grać widzowie już. No a w następnym odcinku to zrobimy faktycznie te treningi. To nie ma jak to zrobić. Czy w następnym odcinku pewnie zagramy baraże lub coś innego. Zobaczymy w zależności od czego to zrobimy. Będzie koniec sezonu, będziemy się odbudować tą formację, bo to masakra jest. Jakie mamy miejsce? Czwarte, kurwa no. Rekord drugim są brakuje nam dużo punktów, no nie ukrywamy. Dużo zwycięstw, mało remisów, wszystko przegrywaliśmy. Jakbyśmy zamienili to na przegrane, znaczy na remisy, to byśmy byli na pierwszym miejscu, bądź na drugim już byśmy byli, a tak to przegrywaliśmy, a trzy remisy tylko zrobiliśmy przez cały sezon. Także no musimy pracować bardziej na remisy, a nie na przegraną mi też przede wszystkim, bo no wiecie. No w Premier League będzie troszeczkę długo grania, także no... No ta, to chyba dłuższe odcinki, że tak powiem. No teraz zrobimy trening, no to się nie opyla, że tych treningów mało robimy, to... Skupienie teraz nam zrobimy i... A dajemy tylko... Dajemy tą drugą formację bardziej, tą wiecie co robimy, nie? Także no też tutaj liga, piąte miejsce. No ale jak wygramy, to będziemy na wyżej jeszcze będziemy, także na następny rzecz musimy wygrać. I w następnym odcinku zagramy baraże widzowe i też zrobimy drugie rzeczy, nie? Pamiętam, że to był marzec widzowie, 2-4 przepierdzieliliśmy, no to chuj. Ale zagrajmy do końca sezonu w ten sposób, kurde, nie wypierdzielę mnie raczej powiecie, nie mają szans. A i pasek spadł widzowie? Ledwo spadł. Dobrze, jest dobrze. No, następny sezon pracujemy nad bardziej, wiecie, zadania byśmy musieli bardziej pracować. Musimy tylko wybaczyć jeszcze bezpośredni awans i tyle. No dobra. Zobaczcie, piąte miejsce, te szóste miejsce, siódme miejsce, zobaczcie, jesteśmy blisko spadnięcia, widzowie. To jest najprawdopodobniej chyba ostatni mecz, mam taką nadzieję. I będą same play-offy już, widzowie, już. Aby jeszcze dwa mecze zostały, już nie wiem, jak to już tam jest. Longville. Tyle, to będzie dobry pomysł, ale... Szybka symulacja. Ta zero, Hull City. A cóż, to było formalne, że to był chyba ostatni mecz. To był ostatni mecz, to widzę, jak kończony się ten odcinek i playoffy zagramy później, w następnym odcinku i to zrobimy transfery. Muszę na teraz możemy później transfery szybko. Zobaczyć, jak to wygląda. Mamy końcówkę sezonu. No, 8 milionów. No bo AFK, nie się ten level nie poszedł też tak źle. Ten gość mi mówił, proszę, problem wprost, że brak okazji, gdy szkodzi mojej karierze. Chcę odejść, chłopie, jak on jest kobiet perspektywniczny. Jaki to jest debil. No taka prawda, więc no chłopak perspektywicznie chce odejść, jaki to jest debil. No jeny, no ludzie mnie w tej FIFA wskurzają, widzę naprawdę. Nie zachowają tabely? O, baraże są, czyli faktycznie. Okej. Okay. Musimy wygrać te wszystkie rzeczy. Dobra, idziemy do transferów. Zobaczymy, no tam możemy ciekawego znaleźć. Oczywiście szukamy, widzę, tych wolnych zawodników przede wszystkim. Tyle. Tylko też nie musimy zbyt dużo płacić im, to też nie jest nieuniknione. I status, a musi być to wolni zawodnicy przede wszystkim. I szukamy. Nawet tych młodziaków bym się nie wziął. Rafolando Aurons. Mamy pierwszych, także jego sobie weźmiemy. Niech on szuka. 12 dni będzie gotowy scout. Bramkarz Arabii. Rolando Aarons. On może być nawet być dobry. Choć
Patrzę jego takie statystyki, są ciulowe. Myślę, że 70 overrana chyba nie będzie miał. Abdurrisak. On jest dobry, on jest dobry. O! Ten trochę chujowo widzę. To on jest z tego, on gra w Barcelonie, widzę w ogóle. Nie, przedłużyli mu kontraktu. No, tutaj tak ciężko bym powiedział. To jest stworzony przez FIFA zawodnik, także on pewnie dobry nie będzie. Chociaż nie, no nie będzie dobry, zobaczcie. On może być. No też niedobry nie będzie, no widzę po tych. Sami Araby i jecie, ty ci drudzy. No, o Jezu, ten jeszcze gorzej. Na no, tych kartach czego to tam nikt nie będzie dobry, tak samo. Tutaj nie ma sensu. No sami patrzcie, Araby sami. Ja pierdzielę. Co jest? Lino Alpon. Moniego. Nie, no, jego też taki nie będzie taki dary. Ale ci to będzie grube szukanie, to widzę, będzie jak to gusiana. O, ten. O. Ale zobaczcie, ten może się rozwinąć dobrze. Także jak jego kupujemy, możemy go sprowadzić. Niech się o nim coś tam dowie. On może być ciekawy. Chcę wiedzieć, ile on będzie po prostu zarabiać chciał, nie? Chociaż może nie będzie musiał. No dobra, spróbujmy. Daj do listy rzeczy i spróbujmy coś tam wynegocjować. Ciekawe, czy będę mógł. A spróbujmy w sumie. Zaproponuję podpisanie. Ciekawie będzie chciał, ile będzie chciał pieniędzy. Chyba nie będę wiedział, ile on będzie chciał. Dałem 10 tysięcy, zobaczymy, co będzie chciał. Czy powie, ile będzie chciał za następnego? No nie wiemy, ile. No dobra. No muszę z nim tutaj uzgodnić. No dlatego właśnie on będzie zarabiać chciał, nie? Damy mu 3 lata. No nie, no zobaczcie, no nie wiem ile on będzie chciał zarabiać w ogóle. O, sam mi powiedział. O, dziękuję ci gościu. To jakiś chujowy musi być gościu. Sami mi powiedzieli. Okej. Czy jednak chujowy był, ale niemożliwe, że taki chujowy był. Myślę o ten ogólnych. Znowu ściągnąłem takiego odzewę. No to cheat. Czyli mnie nie zwolnią. Jaki miał overall 63. O Jezusie! Tak słabo miał? O nie, ona nie patrzy na tamtą tabelę, dlatego tak się widzę wydarzyło. No i ciul widzę, no co widzę to mogę powiedzieć. Ibram Alves, znowu wolny zawodnik. No tutaj ma przyspieszność, dobrze. No celność, rzuty wolne, chujowe. Nie go obserwuję, albo dodam go do listy i... Dobra. Znaczy, nie ma sensu, żebyśmy go obserwowali, bo i tak pewnie chyba nasi z was tej wyglądania powiedzą w zerę chyba. Mało tych wolnych zawodników. No to mamy przejebane i zerę. Dobra, nie będziemy tutaj nic patrzeć, na samym odcinku będziemy bardziej się wgłębiać. Cóż, zobaczmy jeszcze widzę biuro, ponieważ no przychody naszego klubu są bardzo słabe i kurde, przez cały sezon 21 milionów, także to będzie trudna kariera. Zarobki, nagrody pieniężne, plus sprzedane bilety, karnety i towary klubowe mało. Wydatków mieliśmy tak mało, że... No zobaczymy transakcje w ogóle. Sprzedaż koszulę 60-40 tysięcy. 36 tysięcy na tygodniowo nam przychodzi. Transfer 0. Bilety, które też mało. Także kurde, no budżet, no słabiutko mam. No nie jednak poleży ten bardziej ten bu budżet, bo nie będziemy nikogo też sprzedawać oczywiście. No i cóż, bieżący budżet razem 45 milionów, no białe na oko niemożliwe. Nieważne, widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego odcinka. Papatki, yo!